Loża radiowa. A gościem Loży Radiowej jest dr Błażej Choroś, politolog Uniwersytetu Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, zasadniczo chcielibyśmy porozmawiać o układzie sił w Unii Europejskiej, no ale bliższa koszula ciała, więc jednak o ten polski wynik, także musimy zapytać. Bardzo był pan zaskoczony? Nie, bardzo nie. Byłem odrobinę zaskoczony oczywiście w kontekście exit polu, bo spodziewałem się, że ta różnica będzie nieco mniejsza. Byłem też nieco zaskoczony tym, że PiS przeskoczył ten próg 40% tak widocznie, no bo też wcześniejsze sondaże tego nie pokazywały. Natomiast sam fakt, że PiS wygrał te wybory i że wygrał jest przewagą widoczną, no to powiedzmy jakoś duże, wielkie zaskoczenie nie było, czy nie zaskakiwałoby ono na miano wielkiego. A dlaczego to pana nie zaskakuje? To nie są pisowskie wybory. Nie, no nie zaskakuje mnie to dlatego, że w badania, którymi dysponowaliśmy w okresie kampanii, no jednoznacznie wskazywały na to, że PiS jednak wygra, prawda? Tak jak powiedziałem, z trochę mniejszą przewagą niż ostatecznie wygrał. No ale jakby nie było tutaj niczego, co by pozwalało sądzić na to, że sądzić o tym, że będzie inaczej. Mało tego, ponieważ wiedzieliśmy, że tak powiem, w środowisku badaczy, bo takie badania już wcześniej gdzieś tam sygnalizowały, że te wybory będą nieco inne z racji tego dwupaku, prawda, czyli tego, że zaraz są wybory parlamentarne, więc spodziewaliśmy się, że frekwencja będzie większa. I w związku z tym wiedzieliśmy też, że te modele, które do tej pory były stosowane przy analizie na przykład budowania prognozy wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, że one niekoniecznie będą się sprawdzały właśnie dlatego, że inna będzie struktura głosujących. I ostatecznie zresztą okazało się, że tak było, prawda? Co prawda aż takiego skoku frekwencyjnego nikt się nie spodziewał, no ale ten skok frekwencyjny też spowodował, że struktura wyborców, wszystko na to wskazuje, bardziej w tych wyborach była podobna do struktury wyborców w takich wyborach, jakie mamy do Parlamentu Krajowego, niż w tych dotychczasowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. A co zmobilizowało mieszkańców wsi? Strach przed tymi światopoglądowymi wojnami, przed LGBT? Myślę, że to pewnie miało jakieś znaczenie, zwłaszcza, że w kampanii Prawa i Sprawiedliwości akurat ten wątek straszenia LGBT był bardzo wypuklony. Bardzo wypuklony był też wątek straszenia utratą 500+, 13 emerytury i tak dalej, czyli takimi wątkami razem z tym LGBT kompletnie jakby niezwiązanymi z kwestią europejską, ale trafiającymi do emocji, uderzającymi czy odwołującymi się do takich bezpośrednich interesów, jakie ludzie mają, więc to zadziałało, ale pamiętajmy, że ta mobilizacja frekwencyjna, ona nie tylko miała miejsce na wsi, ale w zasadzie w każdych grupach demograficznych ona się pojawiła. Może faktycznie tam w tych mniejszych ośrodkach ona była większa niż się spodziewaliśmy. A czy to, że PiS grało tymi hasłami, powiedzmy, krajowymi, przeważyło na tym, że zwyciężyło, czy coś innego? Znaczy, nie może sądzę, to, że opozycja była jakoś mniej aktywna? Znaczy, nie sądzę, żeby... Czynników oczywiście, te czynniki są współgrają. Nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że to przeważyło o zwycięstwie. Na pewno miało duży wpływ na to, że to zwycięstwo było takie solidne. I właśnie tak skutecznie zmobilizowało ten elektorat, bo faktycznie te wątki, ta kampania była oparta w dużej mierze na wątkach nieeuropejskich. Wątki europejskie, jak się pojawiały, bo one były na przykład w kampanii PiS-u obecne, ale to też było przedstawiane w kontekście idźcie do wyborów, aby bronić czegoś, na przykład brońcie się przed euro, bo jak będzie euro, to będzie drożyzna, prawda, więc też takie solidne uproszczenie, ale też odwołujące się do ważnych interesów każdego obywatela, tak, finansowych, zawartości portfela i tak dalej, więc to miało znaczenie. To, co robiła opozycja, czy miało znaczenie? Też miało znaczenie, znaczy wyborcy opozycji też zostali zmobilizowani, nie ma tutaj wątpliwości, mniej skutecznie niż wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Pytaniem otwartym pozostaje, w jakim stopniu ta baza, czy ten potencjał mobilizacyjny po stronie partii opozycyjnych już osiągnął swoje maksimum, czyli po prostu nie dało się więcej zmobilizować, trzeba już sięgać po nowych wyborców, czy też po prostu ta mobilizacja sama w sobie, tak jak Grzegorz Schetyna sugerował, że nieskutecznie mobilizowali, prawda? Puszczono niektóre grupy. Zawsze, kiedy prowadzi się kampanię, to oczywiście na jedne grupy kładzie się odbiorców większy nacisk, na inne mniejsze. Moim zdaniem
koalicja europejska może nie wyczerpała, ale w dużej mierze wykorzystała ten potencjał mobilizacyjny i wydaje mi się, że jeżeli chcieliby ten wynik poprawić, no to trzeba myśleć też o sięgnięciu po innych wyborców, w tym na przykład po umiarkowanych wyborców PiS-u. Opozycja pana zdaniem pozbiera się do jesieni? To zależy, co pan redaktor rozumie pod tym pozbieraniem się. Czy mówimy o potencjalnej wygranej, czy mówimy o dobrym, czy bardzo dobrym wyniku. Prawda? Nawet przetrwaniu. Znaczy tutaj nie mam specjalnie wątpliwości. Znaczy nie wiadomo, czy przetrwa koalicja europejska, no bo ona zresztą nie była zakładana jako twór jakiś super trwały. Przed koalicją europejską była koalicja obywatelska, nieco innym składzie. Spodziewam się, że raczej przynajmniej część opozycji pójdzie do wyborów jesiennych również jako koalicja. Jaki będzie jej skład, jakie będzie jej przywództwo, to jest jeszcze kwestia otwarta. Na pewno podjęcie działań, które dałyby jednoznaczne zwycięstwo nad Prawem i Sprawiedliwością, myślę, będzie dosyć trudne. Tak? To znaczy, oczywiście mówimy o perspektywie wielomiesięcznej, w polityce wiele rzeczy się może jeszcze wydarzyć, natomiast nie będzie to zadanie łatwe, ale też nie jakieś zupełnie niemożliwe. Znaczy, pamiętajmy, że Koalicja Europejska w tych wyborach została wyprzedzona o 7 punktów procentowych. 7 punktów procentowych to nie jest jakaś taka odległość nie do przebycia, prawda? No, choć z punktu widzenia sondaży bardzo dużo. Bardzo dużo, oczywiście, bardzo dużo, ale możemy powiedzieć tak, wystarczy, że Prawo i Sprawiedliwość straci 4 punkty procentowe, a 4 punkty procentowe zyska opozycja i role się odwrócą, prawda? Więc można sobie to wyobrazić. Natomiast oczywiście w tej chwili nie widzę za bardzo jakichś takich trendów, które by na to wskazywały. Mało tego, ostatnie miesiące pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość jest w dużej mierze odporne na jakieś negatywne rzeczy, które dookoła się dzieją, prawda? Pytanie oczywiście, w jakim stopniu jest to wina opozycji, która na przykład nie potrafiła wykorzystać tej obrony, wzięcia instytucjonalnego kościoła w obronę przez polityków PiS-u w tym momencie takiego dosyć takiego problematycznego, prawda? Czyli to, że tam Jarosław Kaczyński mówił o tym, że podnoszenie ręki na Kościół jest podnoszeniem ręki na Polskę, a zaraz potem była premiera filmu Sekielskich. Więc tego efektu specjalnie na przykład nie widzieliśmy. No ale tak jak mówię, no jeszcze do tej jesieni trochę zostało. Poza tym pytanie też w wyborach parlamentarnych, jakby ta układanka, czy wynik jest trochę trudniejszy, może nie trudniejszy, ale inny do analizy, tak, inne rzeczy analizujemy. Nie tylko jest ważne, kto wygra, ale czy będzie w stanie samodzielnie utworzyć rząd, czy jeżeli będzie w stanie samodzielnie utworzyć rząd, to czy będzie miał na przykład większość konstytucyjną. Więc tych progów jest tutaj kilka. Zostawmy Polskę, za chwilę w drugim wejściu porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w całej Unii Europejskiej. Wracamy do rozmowy. Przypominamy, naszym gościem jest dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. A jak się zmieniła scena europejska? Eurosceptycy zyskali pewną siłę większą. Jędrzej Bielecki w Rzeczpospolitej napisał, że do tej pory wyborców mobilizowały wielkie projekty europejskie w całej Unii. A teraz wyborców zmobilizowała raczej niechęć do sposobu, w jaki Unia funkcjonuje. Nie zgadzam się z taką oceną. Znaczy, w ogóle próba odpowiedzi na to, na pytanie, co się stało w całej Europie, jest dosyć trudna, dlatego że to jest jednak 28 krajów. W każdym z nich wydarzyło się coś nieco innego niż w innym. I z jednej strony, tak, ma pan redaktor rację, że te siły, nazwijmy je ogólnie eurosceptyczne, uległy pewnemu wzmocnieniu, ale z drugiej strony wzmocnieniu uległy też te siły bardziej progresywne, opowiadające się za ściślejszą współpracą. No, zieloni na przykład. Na przykład zieloni, na przykład liberałowie, tak, prawda? Więc tutaj nie mamy jeszcze takich stuprocentowych ostatecznych wyników, bo nie we wszystkich krajach już te mandaty zostały poprzydzielane, więc trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało co do mandatu, ale takie wstępne analizy pokazują, że raczej nastąpiło tak całościowo przesunięcie nieco w lewo niż w prawo, czyli bardziej powiedzmy progresywnie niż konserwatywnie, jeżeli chodzi o formułę integracji europejskiej, bo w tym kontekście mówię.
W rzeczywiste przełożenie, co prawda znowu, negocjacje, które grupy polityczne będą ze sobą współpracowały, żeby rządzić, jeszcze są formalnie przed nami, ale wydaje się, że nie ma specjalnie w tej chwili alternatywy dla koalicji Europejska Partia Ludowa, Socjaliści i Liberałowie, co będzie oznaczało, czyli trzy ugrupowania, a nie dwa. Czyli trzy, a nie dwa, ale liberałowie w... jeżeli chodzi o ich koncept integracji, to jest ugrupowanie zdecydowanie bardziej opowiadające się za taką ścisłą integracją niż na przykład Europejska Partia Ludowa. Więc w gronie tych państw, które mają decydujący głos w Parlamencie Europejskim, może się okazać, że to przesunięcie w kierunku ściślejszej integracji będzie jeszcze większe niż wynikałoby tylko z takiej prostej arytmetyki wyborczej. Czyli te obietnice prawicy, że będzie zmieniała Unię od środka, mogą być trudne do spełnienia. Znaczy, trzeba mieć pomysł, prawda, żeby jak zmieniać Unię od środka. Trzeba wiedzieć, jak Unia działa i trzeba wiedzieć, jak w Unii budować sojusze, żeby gdzieś tam skutecznie funkcjonować. To nie jest jakaś specjalnie wiedza tajemna. Dlatego na przykład ugrupowanie premiera Orbana jest w Europejskiej Partii Ludowej, nie w ECR-ze razem z PiS-em i brytyjskimi konserwatystami, bo Orban doskonale wie, że wpływ większy na Unię Europejską ma z poziomu dużej grupy politycznej, nie z poziomu małej grupy politycznej, prawda, czy stosunkowo małej, więc jeżeli ktoś chce zmieniać Unię Europejską, to musi znaleźć sojuszników, którzy mu w tym pomogą, prawda, bo to, że się w jakimś kraju wygrało wybory, to, że ma się tam 27, 29 posłów, jak nie wiem, partia Brexitu na przykład, no to jeszcze nie znaczy, że tą grupką jesteśmy w stanie coś skutecznie tutaj zrobić. No tak jak u nas Prawo i Sprawiedliwość, które dołączy do grupy konserwatystów i reformatorów, którzy są w mniejszości w parlamencie. No, zobaczymy właśnie, co tutaj Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie zrobi, bo no, przed wyborami były takie zabiegi o nich ze strony tego ugrupowania, tej grupy politycznej, która tutaj wspólnie będzie wiązała Le Pen z Salvinim. Więc pytanie, czy na przykład Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się wejść w mariaż z tą grupą polityczną, ryzykując to, że jednak zostaną wtedy zaszufladkowani jako tacy niekonserwatyści, ale proeuropejscy, tylko jednak jako już taka silnie eurosceptyczna grupa. Czy też będą w tym ECR-ze, który będzie teraz mocno osłabiony, bo konserwatyści, którzy do tej pory byli, brytyjscy konserwatyści, którzy do tej pory byli najsilniejsi, teraz przegrali z Kretesem ze wszystkimi wybory w Wielkiej Brytanii. No chyba 9% dostali. Tak, więc ta grupa prawdopodobnie straci na znaczeniu, chyba że kogoś tam jeszcze uda się dokoptować. Na razie niewiele na to wskazuje, no ale zobaczymy. Poseł Sariusz Wolski zapowiadał kilka dni temu, że teraz mamy silną reprezentację, będziemy negocjowali, mamy doskonałą pozycję negocjacyjną. Ja za bardzo tej przestrzeni nie widzę, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, ale zobaczymy, może faktycznie uda się kogoś znaleźć, żeby ta grupa parlamentarna była nieco większa, ale znowu, nawet gdyby połączyli się z Salvinim i Le Penem, Marine Le Pen, to będzie no, w najlepszym wypadku trzecia grupa polityczna, ale poza tą grupą, która sprawuje kontrolę w Parlamencie Europejskim. To trochę z tym parlamentem jest jak z piłką nożną. Wszyscy wychodzą na boisko i zaciekle grają, a na końcu wygrywają Niemcy. Nie, to nie do końca tak jest, bo jednak raz, że akurat w tym konkretnym rozdaniu pozycje kingmakerów i rozgrywających mogą zajmować liberałowie i prezydent Macron ma tutaj niezwykłą ochotę, żeby być takim głównym rozgrywającym, zwłaszcza, że no nie wiadomo właśnie jeszcze jak sytuacja wewnętrzna w Niemczech, co dalej z Angelą Merkel i tak dalej, więc Francja się tutaj sposobi do wykorzystania tej przestrzeni. Ale osłabienia głównego partnera. Ale no, znaczy jest pewną oczywistością, że w parlamencie zbudowanym według takiej proporcjonalnej struktury składającej się z przedstawicieli typu państw, tak wielu państw, główne skrzypce grają silne reprezentacje, liczne reprezentacje współpracujące w dużych grupach politycznych, prawda? Jeżeli jesteśmy w małej grupie politycznej, nie uczestniczymy w podziale władzy, nie prowadzimy konstruktywnej dyskusji, bo nawet mała grupa, która nie, liberałowie w poprzedniej kadencji nie byli przecież w tej koalicji rządzącej, a i tak wiele projektów udało im się przeprowadzić, dlatego że skutecznie potrafili współpracować z tą większością, więc jeżeli będzie umiejętność i wola skutecznej współpracy, no to ja jak najbardziej uważam, że Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj szansę odegrać jakąś rolę. No tak,
Posłowie PiS będą w jednym klubie, w jednej frakcji, a ci z koalicji się rozpełzną po różnych. Rozejdą się do różnych frakcji, tak? Znaczy rozejdą się. Zapowiedzieli przynajmniej posłowie, europosłowie, część tak, europosłów SLD, że oni pójdą do PES-u. W praktyce to będzie miało niewielkie znaczenie, dlatego że PES i Partią Ludową i tak będzie w jednej koalicji, więc to nie będzie miało jakiegoś tam wielkiego przełożenia. Zresztą to było od początku dosyć oczywiste, prawda? Znaczy jeżeli idziemy w koalicji, no to ta koalicja składa się z... To jest formalna koalicja, prawda? To nie była taka koalicja pseudo, że idziemy jako komitet wyborczy jednej partii, ale mamy w składzie ludzi z różnych partii politycznych, tylko uczciwa koalicja, są różne ugrupowania. W nazwie było wiadomo, które ugrupowania tam są. Gdyby dostał się, nie wiem, poseł z Zielonych jakiś, dostał mandat, to pewnie też by poszedł do Zielonych w Parlamencie Europejskim, a nie zostałby zmuszony do pójścia do VPP. Ale praktyczne przełożenie tego będzie niewielkie, bo tak jak powiedziałem, i europosłowie z Platformy, i z SLD de facto należą do tych współpracujących ze sobą grup politycznych. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. I przypomnijmy, naszym gościem jest dr Błażej Choroś, politolog Uniwersytet Opolski. Panie doktorze, ja bym zapytała, jakie tematy w tym nowym rozdaniu w Parlamencie Europejskim będą na pierwszej linii, na tapecie? Migracja, nie wiem, polityka klimatyczna? To są jakby dwie kwestie. Znaczy, po pierwsze, jakie kwestie są najważniejsze, będą największymi wyzwaniami, to jest jedno. I drugie, jakie będą na tapecie, w jakiej kolejności. Ta druga rzecz oczywiście będzie się decydowała względem tego, jakie będą priorytety legislacyjne w Unii Europejskiej. O tym będzie decydowała tak naprawdę Rada Europejska i Komisja Europejska. Parlament tutaj nie ma takiej mocy kreacyjnej. Czy on może sugerować komisji, czym powinna się zająć. Natomiast to nie jest tak jak w polskim parlamencie, że mamy grupę parlamentarzystów, która wprowadza projekt ustawy pod obrady. W Unii Europejskiej to jest rozwiązane nieco inaczej. Kluczowe zdanie mają tutaj państwa w Radzie Europejskiej. One ustalają te priorytety. Wymienione przez panią kwestie na pewno należą do absolutnie kluczowych, przy czym moim zdaniem zupełnie najważniejsza jest tutaj kwestia klimatu. Tak? Znaczy wyzwania związane z polityką klimatyczną mają charakter, że tak powiem, egzystencjalny. Jeżeli sobie z tym nie poradzimy, no to po prostu to się odbije na jakości naszego życia, to się odbije na problemach społecznych i politycznych, czyli na przykład pojawi się zmasowana migracja bazująca na problemach klimatycznych, to już w tej chwili jest, może być jeszcze silniejsze. Mogą się pojawić ruchy migracyjne związane na przykład z konfliktami zbrojnymi, które też będą wybuchały w oparciu o te zmiany klimatyczne. Ale mamy też kwestie relacji transatlantyckich. Parlament co prawda w polityce zagranicznej nie ma aż takiego dużego znaczenia, ale to jest jedno z dużych wyzwań stojących przed Unią Europejską nowej kadencji, bo będzie też nowa kadencja, nowa Komisja Europejska. Jak ułożyć sobie relacje ze Stanami Zjednoczonymi? Czy one wrócą? Co się stanie, prawda, w ogóle w Stanach po kolejnych wyborach? Czy to, co jest w tej chwili, będziemy obserwowali, czyli że Stany Zjednoczone zaczynają traktować Europę bardziej jako konkurenta, nie jako partnera, że zaczynają rozgrywać trochę państwa europejskie przeciwko sobie, prawda? To choćby widzimy w tej polityce amerykańskiej wobec tak zwanego Trójmorza, prawda? Stany, tak jak każde mocarstwo, podobnie jak na przykład Rosja czy Chiny, wolałyby negocjować nie z Unią Europejską jako całością, na przykład umowy handlowe, tylko z poszczególnymi krajami, tak? Bo wobec każdego z tych krajów są bardzo silne, a wobec Unii Europejskiej już nie są takie silne, bo to jest jedno z największych gospodarek globalnych, jeżeli popatrzymy na Unię Europejską jako całość. Jest kwestia bezpieczeństwa i jakby tego, co się zaczęło inwazją, zajęciem Krymu ze strony Rosji i poradzenia sobie, czy wypracowania jakiejś koncepcji, jak Unia Europejska ma się wobec tego zagrożenia zachowywać. No to chyba są takie, powiedzmy, najważniejsze rzeczy, prawda, ale tych wyzwań będzie więcej. No jest cały sektor rzeczy związanych z przyszłością Unii Europejskiej, tak, to znaczy jaka będzie dalsza formuła integracji, czy zacieśniamy tą integrację, czy nie, czy robimy tak, jak chcą Francuzi, czy na przykład wprowadzamy osobny budżet dla krajów strefy euro. Co z praworządnością, prawda? W negocjacjach budżetowych jest w tej chwili bardzo duża część negocjacji budżetowych dotyczy legalności kontrolowania pieniędzy unijnych. Kraje, które są największymi płatnikami netto, mówią wprost i mają na to poparcie wyborców swoich, że
Oni nie chcą dawać pieniędzy do krajów, gdzie nie wiadomo, czy tam jest, sądy są niezależne i będą sprawdzały uczciwie, czy te pieniądze są wydawane zgodnie z prawem, czy nie są wydawane zgodnie z prawem. Z drugiej strony niektóre kraje do takiej zwiększonej kontroli praworządności ze strony Unii Europejskiej podchodzą bardzo sceptycznie, w tym Polska, ale nie tylko, tak, Węgry, Bułgaria, Słowacja również trochę. Więc to też jest kwestia, z którą będzie trzeba sobie jakoś tam poradzić. No ta praworządność to jest trudny temat. No, w tym tygodniu się dowiedzieliśmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek bodaj irlandzkich adwokatów zaczął mieć pretensje do Niemiec. Znaczy zakwestionował taką zasadę, że w Niemczech europejski nakaz aresztowania mogą wydawać prokuratorzy, a nie tylko sądy. Tak. No, to prawda, było takie orzeczenie, aczkolwiek chciałbym tutaj wyjaśnić, że akurat interesowałem się tą sprawą. Ona w żadnym stopniu jakby nie dotyczyła tego, co u nas rozumiemy pod tym sporem o praworządność. Otóż europejski nakaz aresztowania zgodnie z prawem europejskim jest wydawany przez organy sądowe. I ten pozew, który rozstrzygał od TSUE, dotyczyło tego, czy prokuratura niemiecka, bo faktycznie formalnie tam występuje prokurator o ten nakaz, czy prokuratura niemiecka może występować jako organ sądowy. I Trybunał stwierdził, że ponieważ szefem prokuratorów, podobnie jak w Polsce zresztą, w Niemczech jest minister sprawiedliwości, więc jest zależność pomiędzy prokuraturą a władzą wykonawczą, więc ona nie może być traktowana jako organ sądowy, bo organ sądowy musi być niezależny od władzy wykonawczej. I dlatego stwierdził, że nie może prokuratura tego wydawać. W Polsce na przykład europejski nakaz aresztowany jest na wniosek prokuratury, ale wydawany przez sąd, prawda? Więc żadnego zdziwienia i moim zdaniem żadnego skandalu tutaj nie ma, choć oczywiście, jak słyszymy, prawda, że w Niemczech jest niezależna, nie ma niezależnej prokuratury, to oczywiście wiążemy sobie to z tą dyskusją, która jest w Polsce, ale temat jest zupełnie inny. Dotyczy tego, że jeżeli władza wykonawcza kontroluje prokuraturę, to wtedy prokuratura nie może być traktowana jako organ niezależny. Panie doktorze, jedna kwestia istotna na koniec, bo jednak personalia są ważne. Mhm. Kto ma szansę na zostanie szefem Komisji Europejskiej? To jest pytanie za 100 punktów dzisiaj i chyba trudno na nie odpowiedzieć jeszcze. Tak? Znaczy, ta rozgrywka dopiero się rozpoczyna. Mamy oczywiście tego kandydata wiodącego partii, która zdobyła najwięcej mandatów Europejskiej Partii Ludowej, Manfreda Webera. Ale po pierwsze ta zasada, że kandydat wiodący zostaje komisarzem przewodniczącym Komisji Europejskiej, to jest tylko... Nawet nie powiem, że to jest zasada zwyczajowa, bo to jeszcze nie ma aż rangi zwyczaju. To się de facto dopiero zaczyna tworzyć coś takiego. I za tym się przede wszystkim opowiadają europartie. Natomiast państwa członkowskie zawsze były mocno sceptyczne. I teraz, a to państwa o tym decydują. Parlament musi zatwierdzić oczywiście ten wybór, więc bierze się pod uwagę zdanie parlamentu. Ale decyzja, wybór, kto będzie komisarzem, jest dokonywana przez wszystkie kraje członkowskie. Ona musi być zatwierdzona w głosowaniu większością kwalifikowaną, więc można sobie wyobrazić sytuację, że jakieś państwo zagłosuje przeciwko, na przykład przy poprzedniej komisji Wielka Brytania głosowała przeciwko Junckerowi, to był jedyny głos sprzeciwu. Więc możemy sobie wyobrazić, że szef komisji zostanie wybrany przy sprzeciwie niektórych państw. To tak na marginesie. A ta większość kwalifikowana to jest jaka większość? No ta większość kwalifikowana to jest większość liczona. To jest tak samo jak głosuje się w Radzie. Nie ma tutaj takiego jakby jednoznacznego progu. To są grupa państw głosująca za musi po pierwsze reprezentować większość państw członkowskich, a po drugie musi reprezentować większość mieszkańców państw członkowskich. To tak w pewnym uproszczeniu, żeby nie wchodzić tutaj w liczby. Tak jak przy uchwalaniu każdego prawa europejskiego, prawda? To jest ten sam mechanizm. Każdego prawa, które jest decydowane też większością kwalifikowaną, a nie jednomyślnie. Czyli sporo się będzie działo jeszcze. Na pewno. Dziękujemy. Naszym gościem był dr Błażej Choroś z Uniwersytetu Opolskiego. Dziękujemy. Dziękuję. Loża radiowa.